Święto Mikołaja obchodzone jest co roku 6 grudnia. W tym też dniu dzieci obdarowywane są prezentami od Mikołaja. Nie inaczej będzie w Wałbrzychu. Szczególnie do pomocy Mikołajowi włączyły się wspólnoty samorządowe działające w mieście. Największą od lat imprezę dla dzieci przygotowali wolontariusze z dzielnicy Biały Kamień. Każde dziecko otrzymało takie zaproszenie do parafii świętego Jerzego Matki Boskiej Różańcowej na Białym Kamieniu. Mikołaj jednak tym razem za pośrednictwem Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień postanowił zwiększyć liczbę paczek ofiarowanych dzieciom i zaprosił na wspólną imprezę dzieci nie tylko z dzielnicy Biały Kamień, ale też z innych dzielnic Wałbrzycha. W tym dniu święty Mikołaj pragnie obdarować słodkimi upominkami nasze dzieci z dzielnicy Białego Kamienia, z Podgórza, z Rusinowa, z dzielnicy Gaj, z Nowe Miasto, Podzamcze, Piaskowa Góra. Nie ograniczamy się tylko do swojej dzielnicy, wręcz na prośbę świętego Mikołaja poprosił, abyśmy zaprosili dzieci z całego miasta Wałbrzycha i to czynimy i każdy może zostać świętym Mikołajem. Tutaj pragnę podziękować wałbrzyskim mediom, bo się przyczyniły do tego, że mogli też zostać pomocnikami świętego Mikołaja. Jak widać z tyłu słodyczy i słodyczy przybyło bardzo dużo i przybywa. I wierzę gorąco, że w tym dniu każde dziecko będzie uszczęśliwione słodkością. Po raz kolejny impreza z udziałem Mikołaja odbędzie się w kościele, bo trudno byłoby znaleźć w mieście salę, która pomieściłaby tak dużą liczbę dzieci i ich rodziców w jednym miejscu i czasie. Pamiętam, kiedy organizowałem pierwszy raz świętego Mikołaja, było 12-15 paczek i z tego też się cieszyłem. A w dniu dzisiejszym to chyba będzie największy, chyba na pewno będzie największy Mikołaj w Polsce, w dzielnicy właśnie Biały Kamień. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy przyczynili się i byli pomocnikami świętego Mikołaja, że te paczki będą naprawdę słodkie, ciekawe i dość takie obfite. A są to sklepikarze, hurtownie, mieszkańcy dzielnicy Białego Kamienia. Każdy przynosi jakieś 2-3 wafelki, czekolady i to nas bardzo cieszy, bo ma być to wspólny Mikołaj, jest to dla naszych dzieci, dla naszych milusińskich. I myślę, że święty Mikołaj będzie zadowolony, widząc tyle dzieci, tyle twarzy uśmiechniętych i będzie przyjemna atmosfera w kościele. Podobnie impreza z udziałem Mikołaja będzie wyglądała w dzielnicy Sobięcin. Miesiąc grudzień to miesiąc napięty dla samorządowców, dla wolontariuszy. Za kilka dni będzie święty Mikołaj. Święty Mikołaj w ubiegłym roku odbył się w kościele świętego Józefa Oblubieńca, gdzie rozdano paczki, a następnie była zabawa w szkole podstawowej numer 17. W tym roku robimy inaczej, ponieważ prawdę powiem, że troszeczkę nie wyszło pod względem organizacyjnym. To znaczy w kościele były rozdane paczki, a następnie dzieci miały przyjść na salę gimnastyczną w szkole numer 17, gdzie była zabawa. Tymczasem dzieci paczki wzięły i poszły do domu. Było mało dzieci, a sala gimnastyczna była niemalże pusta. Troszeczkę to tak nie wyszło, aleśmy tego nie przewidzieli. W tym przypadku jednak w kościele świętego Józefa odbędzie się tylko początek spotkania z Mikołajem. Organizatorzy nauczeni poprzednią edycją wyciągnęli wnioski i zabawa oraz wręczanie prezentów odbędzie się w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Sobięcin-Gaj. W tym roku zrobiliśmy inaczej. W tym roku dzieci pójdą na cukierka do kościoła, tam się pomodlą i stamtąd przyjdą do Rady Wspólnoty Samorządowej Sobięcin-Gaj, gdzie będą dzieci z Sobięcina i z Gaju. I tutaj będzie zabawa, a na końcu będą rozdane paczki. Myślę, że tak będzie lepiej dla wszystkich i przyjemniej i mile. Tradycją jest również wizyta Mikołaja w dzielnicy Nowe Miasto. Jak widać w Wałbrzychu Mikołaj ma wielu pomocników, którzy pomagają mu w zorganizowaniu spotkania dla dzieci. Bo jak wiadomo, coraz większy brzuch utrudnia sędziwemu staruszkowi z siwą brodą przeciśnięcie się przez wszystkie kominy, gdzie mieszkają dzieci.